Cześć. Kolejne wideo z Magic the Gathering. Tym razem gramy w Historic Brawl, czyli tak jakby tryb Commander dostępny na Magic the Gathering Arena. Naszym dowódcą jest Toski Bearer of Secrets. 4 many, legendarna kreatura wiewiórka. Nie można tego stworka skontrować. Toski jest także niezniszczalny. Atakuje w każdej turze. Oraz najważniejsza zdolność. Gdy potworek, którego kontrolujesz, zada obrażenia wrogowi, przeciwnikowi, dobierasz kartę. Z Toskiem jest sobie trudno poradzić. Sam sobie nie jest zbyt groźny, gdyż ma statystyki tylko 1-1. Ale możemy go na różne sposoby wzmocnić. Talia oczywiście jest jednokolorowa, kolor zielony i powiedzmy, że jest dosyć, jak na zielony, agresywna. Tak, ma mnóstwo kart za 1, 2 i 3 many. Dwa takie motywy przewodnie w tej talii to Death Touch, czyli do tych śmierci mamy mnóstwo potworków ze zdolnością Death Touch. O proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 stworków za 1 many ze zdolnością Death Touch, 2 za 2 many. Mam także Questing Beast oraz Kura the Boundless Sky. Mamy Sarif the Viper's Fang, która może wszystkim stworkom dać zdolność Death Touch podczas ataku. To jest fenomenalne z Toskim. Zresztą Toski atakuje co turę i jest niezniszczalny. Mam także ten ekwipunek, który może dać stworkowi do tych śmierci. Tani ekwipunek, koszty 1, świetny też na Toskim. Jak wykorzystać te wszystkie potworki? No przeciwnik ma wybór, albo gdy zagramy Toskiego, albo zablokuje stworka 1-1 i straci swojego, albo dowódcę, albo stworka generuje manę, albo cokolwiek tam ma na stole, albo da nam dobrać karty. Mam też mnóstwo kart, które zadają obrażenia drugiemu stronnikowi. Widzimy, tak jak Bite Down, Cosmic Hunger, Infectious Bite. Nasz stworek zadaje obrażenia drugiemu stronnikowi. Jeśli ma dotyk śmierci, to zawsze ginie. Więc to jest takie mini combo. Mamy też parę efektów walczących, tak jak Tail Swipe, Inscription of Abundance oraz Blizzard Brawl. Staram się, żeby te efekty w miarę możliwości były prędkości instant. Ale Blizzard Brawl jest tak potężne, że to nie jest żaden problem, że jest to sorcery. Chcę w ten sposób wygenerować ekstra tempo i muszę się przebić przez blokerów przeciwnika. Mam mnóstwo potworków, które mają po prostu dobre statystyki. Na przykład Morwolf Pack Leader, 12-3, może dobrać więcej kart. Jorwo, gigantyczna cegła, Old Growth Troll. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę wszystkich kart wyjaśniał, zobaczymy to w trakcie gry. Drugi jakby motyw dodatkowy to są tokeny +1/+1. Ok, mam dosyć dużo synergii. Raz. Możemy potworkom dać +1/+1. To świetne z naszym dowódcą. Mam takie karty jak... Spójrzmy... Inscription of Abundance. Ozolif, The Shattered Spire, z najnowszego dodatku. Ranger Class. Czasami także Sylvan Smite. Fajna karta z alchemii. Oran Reef Uz, Jugan Defense the Temple, Rishkar, Tribute to the World Tree, Blessing of Frost, Defiler of Vigor, Averbrook Caretaker i The Great Henge. Taki ekstra bonus, jedna z moich ulubionych kart w trybie Historic Brawl, Tyrite Sanctum. Kraina, która może legendarnego potworka zamienić w boga. To niezwykle znaczące.
A daje mu także plus 1 plus 1. Kosztuje to w sumie 3 many, jeśli mam za dużo many. Świetna sprawa. Więc to są karty, które mogą dać dowolnemu stworkowi plus 1 plus 1. Są potworki, które same mogą utrzymać więcej plus 1 plus 1, tak jak Yorvo, Wild Boar Preserver, Swarm Shambler, Pelt Collector. Ranger Class, teoretycznie Incubation Druid. Mam też odrobinę synergii, prawda? Gdy Oran Refuse, gdy atakuje, wszystkie nasze potworki z plus 1 plus 1 rosną. Rishkar. Nasze stworki z plus 1 plus 1 mogą generować zieloną manę. I coś tu się jeszcze znajdzie, czego pewnie nie pamiętam. No. To jest drugi motyw. Taki motyw jeszcze dodatkowy, to już pewnie zauważyliśmy. To jest śnieg. Mam kilka potężnych kart śnieżnych. Jest to Blizzard Brawl, czyli genialny removal. Blessing of Frost. Też moja taka jedna z ulubionych kart w kolorze zielonym. Możemy docelowo 4 albo 3 plus 1 plus 1 rozłożyć na nasze potworki. Z każdego potworka z dużą siłą dobieramy kartę. Z dużą, w sensie co najmniej 4. Mamy najlepszy akcelerant many, być może w całym formacie. Into the North. Możemy wyciągnąć stali śnieżną krainę, położyć na stole. Oraz jako bonus Faceless Haven, czyli kraina, która może się stać stworkiem 4-3. Okej, więc postaramy się zgarnąć przewagę na stole, zagrywać coraz potężniejsze potworki, dobierać karty. I tyle. Coś tu jeszcze miałem nadmienić. Akceleracji many nie ma w tej talii za dużo. Mamy trochę potworków za 1 i 2, które generują manę, tak jak Elvish Mystic, Llanowar Elves, takie które są raczej w każdej talii, Arcane Signet, wspomniane Into the North. Za 2 manę mamy Incubation Druid, świetny z plus 1 znacznikami. Manager i Creator. Dodatkowy bonus tej karty jest taki, że gdy zagramy dowódcę, zawsze dobieramy kartę, bo nie mamy więcej wiórek w talii. I czasami też, prawda, wspomniany już wcześniej Rishkar, Pima Renegade. Ale nasza talia nie jest zbyt, nasze karty nie są zbyt kosztowne, plus mamy też pewne karty, które mogą nam akcelerować manę w inny sposób, tak jak Kodaman of the West Tree albo Gorklaw, Terror of Qualcisma. Nie potrzebujemy aż tyle akceleracji. Co do krain, talia jest monokolorowa. Większość to widzimy ośnieżony las. Mamy ponadto Castle Garenbrig. Odrobina akceleracji na drogie potworki, bo Siju to też raczej w każdej talii zielonej znajdziemy. Możemy zniszczyć artefakt albo enchantment. Tyrant Sanctum wspomniałem. Nykdos, genialny w jednokolorowej talii. Może nam potencjalnie wygenerować ogromne ilości many. I dodatkowo Access Tunnel. Możemy małego stworka uczynić nieblokowalnym. W sytuacji patowej na stole możemy dobrać kartę, to z kim. Bonders Enclave. Jeżeli posiadamy dużego stworka na stole, dobieramy kartę. Dobrze, to w skrócie tyle. Jest mnóstwo zielonych kart, które można by tutaj zamienić, podmienić. Ale to jest moja obecna wersja. Zagram 10 meczy. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Z moich doświadczeń jakoś bardzo często trafiam na Atraxę. Zarówno tą za 4 many, jak i za 7 many. I za najnowszego Narset. Najnowszą Narset. O, Atraxa Grand Unifier. Jeżeli przeciwnik ma bardzo dużo obszarówek, może być problem. Może być problem. Chcemy jakby wygrać, zanim przeciwnik zagra swojego dowódcę. Zobaczymy, czy się uda. Startowa ręka. Mamy krzywą 1, 2, 3, 4.
dobrze jest mieć w drugiej turze stworka, który nam dodaje manę. Ale no nie będę narzekał. Więc Ascendant Hack Leader. Wilk 2-1. Gdy zagrywamy drogich potworków, to rośnie. Przeciwnik zagrał Triumph. Spodziewałem się, że przeciwnik przez chwilkę pierwszy tur nie będzie za dużo robił. Dobra, tura druga. Sądzę, że zagrałem po prostu Stone Cold Serpent za 2. I tyle. Cold Heart, czyli akceleracja many. No szkoda, że nie wybraliśmy tego w drugiej turze. W tej turze gram Yorvo. Liczę na to, że przeciwnik nie ma czarówki za 4 many typu Wrath of God albo Day of Judgment. Ok. Przeciwnik dobiera kartę. Może położyć dodatkową krainę na stole. Jeszcze dwa mana otwarte. Sylvan Ranger. Jak widzimy, przeciwnik po prostu mana. Nie są nic dziwnego. Ataksa jest tak potężna, że jeżeli uda się zagrać, dobiera nam często 4-5 kart. Gigantyczny stworek latający przywraca nam życie. Sensowna strategia. Dobrze, gramy naszego dowódcę. Dobraliśmy czwartą krainę. Bardzo, że tak powiem, trafnie. Pam. Ascendant Hack Leader rośnie. Yorvo też. Yorvo jest gigantycznym stworkiem, ale nie ma tratowania. Jednak w tej turze na pewno dobierzemy dwie karty. Paf, paf, 14 życia. Dobraliśmy dwie karty. I teraz pivotalna tura. Czy przeciwnik ma jakąś odpowiedź na mój stół? Assemble the team, więc szuka. Saturn Wayfinder. Czyli znowu dobieranie krain. Więc w tej turze, jak to rozegrać? 5 many mamy. Kurde, no. Zrobimy tak. Po prostu spodziewam się obszarówki, więc dobiorę na maksa tyle kart, ile się da. Raz, dwa, trzy. Cztery. Wybraliśmy trzy karty. Teraz atak. Trzy życia zostało przeciwnikowi. Tu by się przydało więcej many. Wiesz, mamy, no, widzimy jak dużo kart w ręce. Zagram Shadow Spear. No, lepiej mieć za dużo kart niż za mało. Dwie najgorsze odrzucimy. Sądzę, że Arcane Signet na tym etapie nam nie pomoże. I Lotus Cobra. Bye bye. No okej, okay. I co teraz? Atraxa. Dobra. No to w zasadzie game over. Chyba, że przeciwnik ma... Jak ta karta się nazywa? No. Ta kontra za 0 many. Zapomniałem. Ta kontra za Amon Kef. Skontruj za 0 many, jeśli nie... Zapłacisz 5, w następnym turze przykrywasz grę. No tak się składa, że mam odpowiedź. W sumie to możemy wygrać bez żadnego removal. Ale... I już. Dobra, wydaje mi się, że mieliśmy trochę farta.
Przeciwnik nie dobrał żadnej odpowiedzi na którykolwiek z naszych potworków na czas. Więc jesteśmy. Mamy wynik w tej chwili 1-0. Narset United Exile. Bardzo fajny dowódca z najnowszego March of the Machine Aftermath. Nasza ręka wydaje się całkiem dobra. Mamy dużo akceleracji many. Czy dużo wystarczająco? Elwish Mystic. Co robi Narset? Trzy kolory. Potworek 3-4 za 4 many. Potworek. Bardzo brzydkie określenie. Twoje stworki mają prowess, wliczając w to samą Narset. Czyli zagrywając zaklęcia, które nie są potworkami. Czyli to, co no, tak rozumiemy potocznie jako zaklęcia. Zwiększa się ich siła. Gdy Narset atakuje, może za darmo zagrać z cmentarza jakąś kartę, właśnie, która nie jest potworkiem, jeśli koszt jest nie większy niż atak Narset. Dosyć skomplikowane. Ale bardzo interesujące. Sądzę, że mamy no, dobry matchup przeciwko Narset. Jeżeli jesteś w stanie ją zdjąć ze stołu, to sobie poradzimy. Zazwyczaj. No właśnie, zazwyczaj wrogowie zagrywają dużo małych potworków i tanie zaklęcia. Ja zagrałem Dragon the Pinky Temple. To stworzono kolejnego stworka, który daje nam mana. Mam w sumie 5 many w tej turze. Możemy zagrać Toskiego i zaatakować. Możemy też zagrać Thronebreaker of Silence. Przeciwnik. Będzie ciężko mu sobie poradzić z tą kartą. Niekontrowalna, nie można jej wybrać na cel, zaklęć, które nie są zielone. Niezniszczalny w naszej turze. Więc... Trudno, że do zgryźnienia. Balmor Battle Mage Captain i Ragavan. Więc przeciwnik ma bardzo agresywną talię. Będzie próbował tę masę małych potworków wzmocnić zaklęciami. Kiedy braliśmy Removal. Kurde no, Into the North. Kiedy mam to zagrać? Zrobimy tak. Zagramy Toskiego. Damy mu 1 plus 1 plus 1. Użyję Tail Swipe, żeby zniszczyć Balmora, gdyż ten stworek jest bardzo groźny. Atakujemy Tranem za 6. Dobierz kartę. Okej, przeciwnik się poddał. Niech będzie. Dwa zero. Znowu Atraxa Grand Unifier. Kurde no.
Kappa Tech Wrecker. Ta karta jest w stanie zniszczyć artefakt przeciwnika. To jest świetne na większość talii, gdyż no, talie mające drogich dowódców opierają się na artefaktach do przyspieszenia swojej many. Spróbujemy, ale na tę kartę za 5. Kurde, no. No dobra. Zobaczymy. Sio. Okej, dobraliśmy najdroższą. Najdroższych potoków w naszej talii. Niemalże. Niedobrze. Pelt Collector. Elf 1-1. Z każdym potworkiem zagranym przez nas o większej sile niż ten rośnie. Przeciwnik zagrał Wall of Blossoms. W sumie bardzo wkurzające. Nie jesteśmy w stanie go zablokować. Znaczy, jest to bardzo dobry bloker. No nic. Zobaczymy, co przeciwnik uczyni. Czego ja się spodziewałem. Zagrałem po prostu Kappa Tech Wrecker. Ma dotyk śmierci, więc na samym dużo będzie łatwiej zaatakować. Dobraliśmy kolejną drogą kartę. Przeciwnik nie ma jeszcze niebieskiego koloru. Zagrał The Celestis. Dobra. Okej. W tej turze możemy użyć Inscription of Abundance. Dobrze. Tak. Twój stworek walczy z wrogim stworkiem. I teraz użyjemy ten. Możemy pozbawić żółwia dotyku śmierci, żeby zniszczyć wrogi artefakt. No teraz my jesteśmy trochę w plecy z maną. No, pozostawienie takie ręki było trochę ryzykowne. Przy czym dalej nie ma niebieskiego. Ok, ma Invasion of Zendikar. Więc to niemalże gwarantuje mu 7 many w następnej turze. Jeśli tak, no to będzie ciężko wygrać. Okej, okay, no i nie dobraliśmy kolejnej krainy. Ryzyko się nie opłaciło. Przeciwnik ma 7 krainę, ale ta kraina nie jest gotowa w pierwszej turze do użycia. Mamy jeszcze jedną turę bez Atraxy. Curse of Silence. Pewnie przeciwnik uczy naszego dowódcę droższym. To jest Keeper of Secrets. No cóż, Gnarl Wood Dryad. No nie był to najlepszy start na świecie. Czyli ma The Wandering Emperor. Now you've done it. May your blade strike true. To kiepsko. Więc pożera naszego elfa. Zagrywa Atraxę. Zaskakująco możemy Atraxę załatwić. Ale efekt dobrania kart nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. Więc przeciwnik a na szczycie talii Dark Ritual, Time Warp, Dores, parę krain, Liliana, Death or General. Guards, to me. To już pozamiatane, że tak powiem. Dobrze. Więc trudno. 2-1. Nie wiem, czemu często nas
Nie wiem czemu algorytm tak często nas paruje z Atraxą. Wydaje mi się, że jest to o wiele potężniejszy dowódca niż Toski. W szczególności w tym moim bardziej agro wydaniu. Naszym przeciwnikiem jest Obnixilive's Captive Kingpin. Super, super dowódca, wydaje mi się. Takie nie są wrażenie po przeczytaniu tej karty. Ale jeszcze nie miałem okazji walczyć z nikim, kto by grał Obnixilisem. Karta z dodatku, który przyszedł parę dni temu. Latający 4-3. Kolory czarny, czerwony. Gdy przeciwnik straci dokładnie 1 życia, Obnixilis zostaje +1/+1. Oraz wykluczasz kartę ze szczytu talii i możesz ją w tej turze zagrać. Więc jest to gigantyczny potencjalnie latający plus, że tak powiem, niepewna, ale potężna zdolność dająca potencjalnie przewagę kart. Okej, więc mamy trzy krainy, stworki za jeden many. Kurde, może ta ręka była do odrzucenia. Nie jestem pewien. Przeciwnik ma bardzo ładny rewers. Co to jest? Implement of Combustion. Okej, widzę. Świetny combo z Obnixilisem. I karta zawsze przeciętna w raczej w większości innych sytuacji. Można go poświęcić za 1 obrażeń bohaterowi lub planeswalkerowi i dobrać kartę. Problem jest taki, że przeciwnik może mieć dużo kart, które zadają 1 obrażeń. Więc taka karta jak Moss Viper wygląda trochę mniej atrakcyjnie. Podobnie Ascendant Pack Leader. No nic, zobaczmy. Pas. Nie braliśmy nic za 2. Szkoda. Więc Ascendant Pack Leader, przeciwnik może użyć tą kartę prędkości natychmiastowej. Mam nadzieję, że nie ma karty zadaj 1 obrażeń 2 celom. Póki co nie ma. Czarny i pas. A my nie dobraliśmy znowu nic, co możemy zagrać w trzeciej turze. Więc atak. Jak na razie ta gra się nie klei. Przeciwnik dobiera kartę. Zatrzymany. Czwarta kraina. Być może Obnixilis zostanie zagrany. Owszem. Dobra. I teraz. Teraz możemy zagrać Toskiego, Saryf i Questing Beast. Kurde, no. Zagram Toskiego. Aha, no, genialnie, bo po zagraniu karty o koszcie 4 lub większym Wilczek dostaje +1/+1, więc może się wymienić tutaj z Obnixilisem, czego na pewno nie będzie przeciwko zrobić. Więc mamy atak 2 stworkami. Wolny, dobraliśmy 2 karty. No super. Mam Tail Swipe w następnej turze. Ok, przeciwnik użył swojej Implement of Combustion. Aktywuje Obnixilisa. Jaką kartę miał w szczycie talii? Judy of the Scourge Diva. Zagrywa ją. I rycerza 1-1. I nie atakuje. Ok. Judy jest bardzo... No, nie fajna dla nas. Gdy twój stworek zginie, zdaje 1 obrażeń dowolnemu celowi. Możemy to wykorzystać i przeforsować walkę. Znaczy po prostu poświęcić tego naszego węża, żeby zabić Obnixilisa. Pytanie, czy nie lepiej zabić samą Judith.
Ten mąż i tak zginie. Więc po prostu poświęcimy go dla teamu. Zbędziemy się od Nixilisa. Nie walczą ze sobą, zginą obaj. Dowódca, bye bye. Przeciwnik może zadać jeden obrażeń, ale no nie ma za bardzo komu. Ups. Przepraszam. Więc zadał to Asyn Pack Leader. Na stół wyłożymy Questing Beast. Atak wszystkimi. Pewnie przeciwnik będzie chciał się wymienić za pomocą Fallmire Knight. A, bardzo dziwne. Musi wymienić z Questing Beast. No dobra. Nie będę narzekał. Judy wciąż na stole, ale mam odpowiedź na następnej turze. Przeciwnik zagrał co? Curse of Leeches i Infernal Grasp. Może dlatego... Aha. Na początku naszej tury wysysają nam jeden życia. No dobra, jest. Więc w tej turze możemy zagrać... Kurde, chciałbym zagrać Tribute to the World Tree. A wtedy nie będę mógł zagrać Saryf. Zrobimy tak, zaatakujemy to z kim. Zobaczymy, co uczyni przeciwnik. Pewnie zablokuje. Bo nie spodziewa się, że możemy powiększyć Toskiego at instant speed. Więc za dwa manę damy mu plus dwa na stałe. Ciach. Wymiana. Zagramy teraz. Okej, okay. Źle. Kurde. Ach. Została nam... niekolorowa mana. Nie możemy zagrać Tribute to the World Tree oraz Gnarled Dryad. Więc zagramy Saryf. Kurde, źle to zrobiłem. No i przeciwnik się poddał. Kolor czerwony nie ma sposobu, żeby palić sobie z Toskim. Kolor czarny, są pewne karty, ale duża część talii może mieć duży problem, tak? Kolor biały, niebieski, inna sytuacja. Okej, okay, więc 3-1. 3-1. Jestem pewien jednak, że w tym meczu popełniam jakiś błąd. Nieważne. Naszym przeciwnikiem jest Harbin, Vanguard Aviator. Pierwszy raz widzę tę kartę. Co to jest? Dwa mana, niebieski, biały. 3-2. Żołnierz. Latający. Ok, czyli bardzo dobre statystyki. Gdy atakujesz z 5 lub więcej żołnierzami, twoje potworki zyskują +1/+1 oraz latanie. Więc przeciwnik ma talię pewnie pełną żołnierzy. No zobaczymy, zobaczymy. Nasza ręka jest bardzo agresywna. Deftarz, 2 many. To jest potencjalnie 3 many. Mamy removal. Jak nie dobrze Ukraine, to będzie trochę słabo. Ale i tak mamy co robić, że 2 many. Ok, Incubation Druid. Więc Moss Viper i Fangą Shigeki to są no, niemalże te same karty. Fangą Shigeki jest także Enchantment Creature. Przeciwnik zagrał 2-2, żołnierza z pierwszym uderzeniem i Mentor. No cóż, to przez tego się nie przebijemy. Zagrałem po prostu Incubation Druid. Przeciwnik zagrał Metallic Mimic. Brawo.
żołnierz oraz jego żołnierze będą po zagraniu otrzymają +1/+1. Przeciwnik atakuje. To dla nas w sumie spoko. Możemy w tej turze zagrać. Mam kilka opcji. Może Destura, żeby zagrać Toskiego. Przeciwnik nie zagrał trzeciej krainy. Ja mogę się chętnie wymienić z tym Metallic Mimic. Przeciwnik nie chciał się wymienić, dobraliśmy kartę. Przeciwnik ma trzecią krainę i nie atakuje. Pas. Więc kolejny las. I Toski musi atakować. Czy przeciwnik może mieć jakąś kontrę? No to teoretycznie może. Są pewnie tacy żołnierze ze zdolnością flash. Spójrzmy tak. Użyję Gem Razor i mutację. Mutacja to też genialna rzecz w połączeniu z Toskim, gdyż Toski jest niezniszczalny. Zobaczymy, czy przeciwnik może coś z tym zrobić. Raise the alarm. Więc teraz nasz Toski będzie 4-4 z ratowaniem. W trakcie mutacji Gem Razor niszczy artefakt przeciwnika, a że to był artefakt, to mogliśmy się go pozbyć. Więc teraz po prostu atakujemy Toskim. Za 4. Dobraliśmy kartę. Możemy zagrać parę rzeczy. Mamy removal. Ja bym w tej turze zagrał Ranger Class. Dodałem dodatkowego stworka. Jak nie dobierzemy nic rozsądnego, możemy podnieść tą klasę na poziom drugi. Te nasze stworki będą większe przy ataku czasami. Guardian of Numbanalia. Dosyć trudny do poradzenia sobie potworek. Przeciwnik oferuje wymianę z żołnierzem 2-2. Chce się mieć z tym żołnierzem. Czy ja wiem? Mając dwa razy removal wymagający tworka z dużym atakiem albo death touch, nie, wolał mu się nie wymieniać. Jest w tej turze. Przeciwnik może uczynić tego żołnierza niezniszczalnym, odrzucając kartę. Dosyć wredne. Po prostu zaatakujemy naszym dowódcą. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Pewnie nie zablokuje. Nie ma to. Nie jest to zbyt rozsądne. Dobierzamy kartę i jest to Kappa Tech Wrecker. Ja po prostu go zagram. I pas. Mamy 4 wolnej many. Możemy użyć Sylvan Smite oraz Bite Down w razie potrzeby. Przeciwnik zagrał Vanquisher's Banner. Wszyscy żołnierze będą +1. Mają +1/+1. Gdy zagra żołnierza, dobiera kartę.
Bardzo potężny artefakt w talii oparty na jednym typie stronników. I zobaczmy, czy nas zaatakuje. Nie. Wobec tego. Wobec tego po prostu zniszczymy Sanhom Stalwart. I tego żołnierza też. Nasz żółw jest teraz 2-4, więc przeciwnik nie ma dobrego bloku. Sądzę, że zaatakujemy wszystkimi. Jeżeli przeciwnik chce odrzucić kartę, dla mnie jest to ok. Ciach, ciach, ciach. Ok. Więc przeciwnik odrzuci kartę. Jeżeli Kappa Techwrecker by trafił przeciwnika, to wtedy możemy zniszczyć jego chorągiew. Przeciwnik pozbył się Myral Shield of Argive. Ta karta byłaby naprawdę wredna. Ok. 5 obrażeń, dobieramy dwie karty. Mam teraz za dużo krain. Wybraliśmy trolla. Ok, czyli nasze pole bitwy wygląda imponująco. Czy nikt nie wyciągnie wiele ze swojego dowódcy, który no nie za wiele robi, gdy się ma dwoje żołnierzy. Przeciwnik zagrał Militia Beggler. Może dobrać potworka o sile nie więcej niż 2. To Vanquisher's Banner daje przeciwnikowi szansę. Ok, więc ten ma Double Strike. Dobraliśmy genialną kartę w postaci Inscription of Abundance. Ja zaatakuję wszystkimi i zobaczymy, jak przeciwnik zablokuje. Everyone. Możemy także dać naszemu druidowi plus 3 znaczniki plus 1 plus 1 za 5 many. Nie, to będzie zbyt podejrzane. Dobra, atak. Dobieramy kartę Werewolf Pack Leader. Możemy dać komuś plus 1 plus 1. Niech to będzie nasz dowódca. On ma tratowanie, nikogo nie będziemy zablokować. Ok. Zobaczmy, co przeciwnik tutaj wykombinuje. Więc tutaj blok. Ja zobaczę 5. 9. Tam będzie miał tratowanie. 11. Kiedy przeciwnik odrzuca kartę. No to jest 11 obrażeń. Tak? Nie muszę nam nic zrobić. Okej. Okay. Dobra. Więc z tego typu talią widzimy, radzimy sobie świetnie. Zdejmowaliśmy po kolei żołnierzy ze stołu. Przeciwnik nie mógł wykorzystać swojego dowódcy w ogóle. 4-1.
Mu Yanling, Sky Dancer. Z adekwatnym awatarem. Co to za karta jest? Dawno jej nie widziałem. Okej, to jest Planeswalker zatrzymany. Zatrzymany? Wydaje mi się, że kosztowała 4. Aha, ma zdolność minus 3, ale startuje z 2 lojalności. Może osłabiać potworki przeciwnika, tworzyć latające ptaki 4-4 i emblemat bardzo groźny. Z agresywną ręką sądzę, że przeciwnik będzie miał duży problem. Z pobiciem nas. Więc wyspa, pas. Atak. Przeciwnik ma kartę za 1 many. Może to jest karta typu Brainstorm. Myślałem raczej o czymś jak Unsummon. Ale niech będzie. Brainstorm. Dwa many. Pas. Więc my zagramy najpierw Jorvo. Spodziewamy się kontry, no ale co ma zrobić? Nope. Przy nich może chce nam jakiegoś potworka wrócić z portem do ręki. Może mieć też kogoś ze zdolnością Flash. Jest stworek, który ma Flash i ma statystyki co najmniej 1-3. Nie przypomina sobie. Serum Snare, tak myślałem. Mysty nas spowolni. Przeciwnik zagrał swojego dowódcę. Many have challenged me over the ages. Do not challenge a raging river. Okej. To nie jest optymalne zagranie, ale to pozwala nam się pozbyć wrogiego dowódcy. Jeżeli tego nie zrobimy, to na samej turze przeciwnik stworzy ptaka 4-4. Więc użyję Blessing of Frost. Dam naszemu Tajuru Blightblade. Plus 3, plus 3. No, wybierzemy jedną kartę. No i możemy załatwić dowódcę. Ascendant Pact Leader przy okazji rośnie. Więc niezbyt optymalne. Ale za 5 many ta karta. No i przeciwnik nie będzie chętny, żeby nie zagrać. Heraldic Banner. Blue. Spectral Prosser. Okej. Więc teraz zagramy Defiler of Vigor czy Toski? Defiler of Vigor. Przeciwnik musi grać zdjąć ze stołu, inaczej no, w kolejnej turze będzie pozamiatane. Okej. No kolor niebieski ciężko sobie radzi z zdejmowaniem potworków ze stołu. Aczkolwiek, jeżeli potworki mają dużą siłę dzięki znacznikom plus 1 plus 1, to wrzucenie ich z powrotem do ręki powoduje, że je tracą. Więc to jest akurat całkiem dobre rozwiązanie. Ale przeciwnik nie miał odpowiedzi. 5 do 1. Narset Enlightened Exile. To nasz przeciwnik po raz kolejny.
Mam tym razem rękę. Okej. Okay. Przeciwnik będzie dwie karty odrzucał z ręki. Musiał bardzo niefortunnie dobrać. Nie, jedną. Okej, okay, więc pierwsza tura niestety pas. Druga tura Lotus Cobra. Miejmy nadzieję, że przeciwnik nie ma kontry. Pytanie, czy nie lepiej zagrać Ranger Class. Bo ja chcę, i tak chcę zagrać na następnej turze Jorwo. Chcemy mieć kontrę na stronnika, na przykład Essence Scatter. Midnight Clock. Więc dodatkowa mana niebieska. W tej turze gramy Jorwo. Czyli wielki osiłek. Okay, nasz przeciwnik ma chyba o wiele inny plan, w inny sposób notalny niż nasz poprzedni. Bardziej kontrolny się zdaje. Przeciwnik pewnie ma odpowiedź na token. To jest my command. Zdał dwa obrażeń. Dobra, i odrzucił dwie karty. Okej, to jest akceptowalne. Przeciwnik ma faithless looting. To jest w zupełności okej. Okay. W zupełności okej. Okay. Więc w tej turze zagrałem po prostu Toskiego. W kolejnym możemy go wzmocnić za pomocą Honor Run Reef Ooze. Możemy też zagrać Llanowar Elves o Run Reef Ooze teraz. A, zagram Toskiego. Jorwo jest 5-5. Nie sądzę, że przeciwnik chciał go zablokować. Dobieramy kartę. Ciach, removal, zarąbiście. Przeciwnik zagrał Narset i ma jeszcze coś za jeden many? Zobaczmy. Ile mam many w tej turze? 5. Dobra. Mam także Doomscar Warrior. Kurde, brakuje mi jeden many, żeby ta tura była naprawdę zajebista. Zagramy Doomscar Warrior. Nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem. Może Narset trzeba było od razu wziąć ze stołu. A dobieramy tym razem dwie karty. Jedną możemy sobie podejrzeć. Okej. Przeciwnik atakując Narset może zagrać Prismatic Command. Ta karta może zniszczyć artefakt, więc na pewno nie chcemy Stonecold Serpent. A po prostu Goreclaw, tak? To może dać Jorwo Trample. Och, kurde! Great Hand byłoby świetne. Okej, okay. Może popełniłem błąd, nie załatwiając Narset od razu, ale patrząc na karty przeciwnika w cmentarzu, nie jest to koniec świata. Zobaczymy, co się stanie. Jeżeli przeciwnik odrzuci jakieś bardzo drugie zaklęcie. Więc atakując może zagrać Prismatic Command. Co zrobi? Pewnie zabije elfa. I utworzy skarb. Thank you.
Aha, to też aktywuje prowess, no tak. Nie, przeciwnik dobiera i odrzuca dwie karty ponownie. Przeciwnik ma Arcane Bombardment. Oczywiście nie blokujemy. Więc kraina i pas. Dobra. Więc zobaczmy, czy przeciwnik ma odpowiedź na Great Hand. Czy możemy zagrać ten genialny artefakt za dwa many. Dobra, więc Vito. Z tą kartą nic, żebyśmy nie poradzili. Ale pytanie, czy w takim razie ma odpowiedź na Sylvan Smite. W sumie to lepiej byłoby to użyć na Doomskull Warrior. Ale jeśli ma odpowiedź, to jesteśmy w dupie. Dobra, spróbujemy. Ostatnia karta. Counterspell. Ładnie. Przeciwnik ma dwie kontry w ręce. Za dwa many. Ale spoko. Przeciwnik ma pustą rękę. Tragedii nie ma. Więc ja po prostu... Leveluje Ranger Class. To daje nam dobry atak. Możemy dać plus 1 Doomskull Warrior. 5-4. Przeciwnik musi zablokować. A nie! Mógłby zablokować równie dobrze Jorwo. Przeciwnik chyba źle policzył. No nic. Dobra. Przeciwnik może zagrać teraz jakąś kartę za darmo z cmentarza. Ma tylko jedną kartę w ręce. Ma dużo kontr zaklęć, które się nie łączą dobrze z tym dowódcą, za cholerę. Więc w sumie nawet nie ma co zagrać. Okej, przeciwnik dobrał Aurens Epiphany. Ja muszę dodatkową turę za 7 many, to nie jest wcale. Dobra. Moment. Może zagrać kartę z mojego cmentarza też? O kurwa. Okej, nie doczytałem. To jest o wiele ciekawsze. Okej, jeszcze jedna tura. Mamy coś jeszcze, co jest do zagrania? No nie, nie. Okej. Chyba tyle. Przeciwnik może w kolejnej turze aktywować efekt zegara. Dobiera się do nowych kart, ale to będzie, wydaje mi się, już koniec gry. Więc przeciwnik teraz dobierze 7 kart, gdy wybija 12 godzina na zegarze. W tej chwili nie ma żadnej karty w ręce, więc mogę zagrać Sky Shroud Ambush, żeby pozbyć się Narset, póki nie ma żadnej kontry. Dobra. Więc przeciwnik wybiera 7. Bam, 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 bam. No i co? Atak? Musimy się odpowiedzieć na oba stworki, mając dwa życia. No dobra, wyszło. Więc ile to jest? 6-1? Mi się podobało. 6-1. Ale powinienem od razu załatwić nasz set. To był błąd. To był błąd.
Naszym przeciwnikiem jest Lagrella the Magpie. Co to była za karta? Okej, ręka mamy. Ramp. Stworek zatrzymany, stworek za jeden many może być. Lagrella the Magpie. W momencie zagrania może tymczasowo wykluczyć stworka należącego do po jeden z do każdego gracza. Dziwne. Więc może się pozbyć naszego potworka tymczasowo, jak to wiele kart w kolorze białym, ale musi w tym celu też pozbyć się swojego. Więc musi być jakaś synergia z tym. I tu, że zagramy Into the North. Atak za jeden. Koniec. Okej, tylko tak Charming Prince. Więc przeciwnik ma talię, zakładam, typu Blink, która pozwala tymczasowo wykluczyć i zagrać ponownie swoich stronników, żeby efekty Enter the Battlefield aktywować po raz kolejny. Bardzo fajny archetyp. W tej turze możemy zagrać. Może, żeby zmaksymalizować zużycie many, zagramy Arcane Signet i Bloated Contaminator. Zatkujemy. Generalnie chcemy zdjąć przeciwnikowi stronników ze stołu, żeby nie mógł wykorzystać tej zdolności. Okej. To jest karta. To jest typ kart, z którymi nam bardzo ciężko sobie poradzić. Wrzuć stronnika z powrotem do ręki. To jest taka strata tempo. Jeżeli przeciwnik jest w stanie aktywować go parę razy, to będziemy tu siedzieć długo. Świetna odpowiedź na Toskiego. Niestety. Zrobimy tak, zagramy Ozolith. I całą naszą rękę. Jesteśmy spłukani. Nie dawaliśmy żadnej karty jeszcze. To z kim? Ale mamy z naszym przewagą many. Przed chwilą zagrał Lagrelle. Okej, musi się pozbyć. Otóż to. Bardzo niefortunne to jest. Więc zagrywamy Tuskiego. Dam naszemu żołnierzykowi plus 2, plus 2. Żołnierzykowi elfowi. No nie gadaj, jak się wymienić. Więc my dostajemy z powrotem na stół Bloated Contaminator. On swojego Aether Channeler. Jasne, panie. To wcale nie było warto tego. Jego dowódca jest w cmentarzu? Przeciwnik albo się pomylił, albo ma sposób, żeby to wykorzystać. Recommission. Moment. Dlaczego? Okej, to jest opcjonalne. To jest o wiele lepsze niż myślałem. To trochę niedobrze. Trochę niedobrze. To potrzebujemy removal po prostu. Więc w tej turze dam Tuskiemu plus 2, plus 2. Masz kartę za jeden many. Mam nadzieję, że to nie jest Swords to Plowshares. Sure. No dobra.
Więc przeciwnik ma tylko 3 many, ale jakoś świetnie sobie poradził z naszym natarciem. Jeśli ma sposób, żeby zblinkować swojego Aether Channeler, wrzucić nas wszystkiego z powrotem do ręki, no to będzie słabo. Abyś Rejuvenator. Dobiera krainę, na stół kładzie. Mamy Shadow Spear. Okej, okay, to bardzo dobra karta w sumie w tych okolicznościach. Czy nikt znowu ma jakąś sztuczkę za jeden many? Nie. Come on! Nie mam kart w ręce! To dałoby to skiemu tratowanie, dalibyśmy plus 2, plus 2, było 5-5. Nie wiem, może przeciwnik miał kolejną sztuczkę typu daj stworkom niezniszczalność, a Shadow Spear może za jeden many spodwać, że wrogie karty tracą Hexproof oraz niezniszczalność. No nie wiem, nie wiem. 7 do 1. Ostatnim Grywantowskim ostatnio często, ale nie oszło mi tak dobrze. Wydaje mi się, że przeciwnicy za szybko się poddają. Ta gra absolutnie nie była, że tak powiem, wygrana. No to jeszcze 2 mecze. Okej. Okay. Nasz Nemesis, Atraxa, Grand Unifier. Ręka wygląda dobrze. Paradoksalnie jest niewielka szansa w tej talii na zwycięstwo zdolnością Fyna. Nasi stronnicy z dotykiem śmierci nakładają na przeciwnika 2 trucizny. Mamy jeszcze jedną kartę z trucizną. Okej, okay, miałem zagrać Lotus Cobra, ale mniejsza z tym. Mam jeszcze jedną kartę związaną z trucizną, Blooded Contaminator. Przeciwnik zagrał Sylvan Ranger. To dobieram Ukrainę. W dowolnym kolorze. Podstawową. Szału nie ma. Przeciwnik szuka. Niebieski. Więc zagramy. No kurde, nie opłaca się removal używać na takiego zgreda. No nie może się chcesz zablokować. No i co, ja już nie zagrał coś najważniejszego, wtedy byśmy mogli dodatkową manę wygenerowaną przez kobrę zużyć, żeby zagrać którąś z tych kart. Tam tak to po prostu przypadnie. Przeciwnik wciąż ma 2 many. W kolejnej turze przeciwnik zagrywa małych stworków, których nie opłaca się których nie opłaca się zrywać removal. Zagramy Wolf Pack Leader i zaatakujemy po prostu Fynem. Sama sytuacja, przeciwnik nie ma tutaj żadnego dobrego bloku i potencjalnie możemy wygrać w kolejnej turze za pomocą trucizny, co się rzadko zdarza, ale jest to możliwe. 5 many, Binding the Old Gods, można zniszczyć dowolnego stronnika, będzie to Fynn the Fangbearer, no nie dziwota. Przeciwnik ma jeszcze 1 many. Kolor niebieski, czarny, biały, żółty.
Więc teraz chcemy zagrać Toskiego. Nie. Najpierw mana. Zielony. Toski. Przeciwnik ma coś za jeden many. Możemy też zaatakować wszystkimi. Ma kurde chyba Fading Hope. Zaatakujemy wszystkimi, bo to nam gwarantuje dobranie karty. Już na tym etapie. Zobaczymy, czy przeciwnik chce się powymieniać. No oczywiście, że chce. Oczywiście powinienem mu to zrobić wcześniej. Dobrał mu więcej kart. A nie chciałem zużywać remowa na takie badziewia. To był błąd, to był błąd. No coś musi mieć, tak? No, to nie będzie też wielka strata. Sword of Crushers. Toskiego się pozbył. To dziwne. No, i tak straciłem. Dobra. I tak źle przeczytałem moją kartę. Przeciwnik dostaje na stół krainę. Będzie trójkolorowa. Eldest Reborn. Każdy gracz poświęca stworka. Jest to mój najmniejszy. W kolejnym turze przeciwnik może zagrać Atraxę. Nasza ręka nie wygląda atrakcyjnie. Dobierzemy kartę. 3 obrażeń. Teraz drugi efekt tej sagi. Każdy przeciwnik odrzuca kartę. Mamy nadmiarową krainę. W kolejnej turze przeciwnik może reanimować któregoś z naszych potworków, na przykład. Przeciwnik ma odpowiedź na Toskiego. Toski jest teraz zupełnie nieznaczącym stworkiem 1-1. Przeciwnik dobiera 5 kart. I z tymi kartami nie mam żadnych szans. Emergent Ultimatum. Przeciwnik może zagrać dwie najpotężniejsze karty ze swojej talii. Aspect Conquers Death. Dobra. Z Atraxem jest tak, że zazwyczaj gdy przeciwnik ją zagra, to już jest koniec gry. No, w przypadku no, takiej talii jak moja, tak? Miał dosyć dobrych blokerów. Ja też popełniłem pewnie jakiś błąd. No okej. Okay. Więc 7-2. I tak o wiele lepiej niż się spodziewałem. Ostatni mecz. Tyvar Jubilant Brawler. Czyli elfy. Elfy. Mamy Pelt Collector Removal, ale to jest removal, który wymaga 3 śnieżyń krainy, że tak powiem. Spróbujemy Free Mulligan. Ani lepiej, ani gorzej. Przeciwnik na pewno ma mnóstwo małych elfów, które generują manę. Co
chcę zagrać? Belt Collector czy Moss Viper? Na ten moment nie ma znaczenia. Wszystkich ma Explore. Czyli dobierz kartę, możesz zagrać krainę. Czyli jak wiadomo Akcelerant. To może jest dobra tura na ninjutsu. Mam sorka 3-3, dobierzemy sobie krainę. Land. Thanks. Ival the Belly Coast. O, co to za karta? To jest karta też z najnowszego dodatku. Twoje elfy zyskują dotyk śmierci podczas ataku. O jeden, ale długi tekst. Aha. Okej, czyli raz na turę. Stworek generujący manę może zyskać tyle znaczników +1/+1, ile wygenerował many. To jest nieznaczące w tej turze, ale do cholery jest to no, dosyć potężny bloker. 5-4. Kurna. Dobraliśmy removal, ale akurat nie ten co trzeba. To byłoby 4-4. Gram po prostu Oran Reef Ooze. I zaoferujemy wymianę. Przeciwnik na pewno się nie wymieni. No popatrz. Spoko. Farmwalker. Przeciwnik może zagrywać elfy z góry talii. Na pewno wybierze elf. Nie zagram żadnego. Dobrze dla nas. Snow Covered Forest. To jest chyba dobry stworek, żeby się go pozbyć z zdolnością Tail Swipe. Zakładam, że przeciwnik nie ma odpowiedzi. I założyłem słusznie. Zagramy nasze potworki za jeden. Jest jedna karta, która nas kompletnie zmiecie. I zagrałem te karty w złej kolejności. Najpierw mam Pelt Collector. Jest jedna karta, jakoś Crippling Fear, która daje wszystkim stworkom -3/-3, które nie są stworkami danego typu. A przeciwnik ma Storm the Festival. Wyciągnął dwa elfy. Dwa elfy, które wzmacniają pozostałe elfy i generują mnóstwo many. Słabo. Słabo. Kurna. Więc przeciwnik z tą maną może zagrać Storm the Festival jeszcze raz za pomocą flashback, zakładam, tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, do niczego. Dobrze, no zagram Toskiego w tej turze. Zatakuję po prostu naszym wąsem. Przeciwnik na pewno się nie zmieni. No okej, okay. Sire of the Viper's Fang. To bardzo dobra karta. Przeciwnik ma... O, jest Great Fang. No to się zaczyna. Kończ na Sorber Tybar. This will make a thrilling tale. Tywar może reanimować mojego stworka. Takowych nie ma w tej chwili. Never give up. We can win. Udało mu się jednego zmienić. Great Henge dobiera mu karty. Elf.
plan bierzemy. Okej. Okay. No to już jest bez szans. Ja nawet nie ma co kontynuować. Dobra. O, z takimi zielonymi telami nie mam szans. Dobra, jeżeli uda mi się to skręcić. Spoko, spoko. 5-7-3, wynik totalny. Tal jest dosyć fair. Można by to coś na pewno zoptymalizować. Gry są w miarę ciekawe. No i co więcej. W przyszłości na pewno będzie więcej wideo z Historic Brawl. Nie mam w tej chwili bardzo wielu intrygujących talii. Jest kilku ciekawych dowódców z najwyższego dodatku, więc może ktoś mnie zainspiruje do stworzenia czegoś. Na przykład ten Obnixilis, z którym dzisiaj walczyliśmy. Super zdolność. Zobaczymy. Na razie to tyle. I do zobaczenia.